Początek lat 90. to były bardzo ciekawe czasy, zupełnie odmienne od tego, co mamy teraz, bo dzisiejsze konsole różnią się tak naprawdę głównie ilością pikseli wyświetlanych na ekranie, a wtedy każdy próbował zaoferować co innego. Nintendo kusiło 64 bitami, Sega Saturn wyświetlała fajną dwuwymiarową grafikę, no i nagle na rynek wchodzi Sony i mówi, zrobimy fajne trójwymiarowe obrazy, pokażemy wam na ekranie, tylko potrzebowali jeszcze czegoś, potrzebowali maskotki. Sega miała swojego ponaddźwiękowego jeża, Nintendo hydraulika, którego znał każdy na świecie praktycznie, no i Sony wpadło na genialny pomysł, weźmiemy coś, jakiegoś zwierzaka, którego nikt praktycznie nie zna, zrobimy Bandicoota, czyli jamraja pasiastego i nikt właściwie nie wiedział, co to jest w tamtym momencie. Kiedy w 1994 roku studio Naughty Dog podpisało z wytwórnią Universal Studios kontrakt na stworzenie trzech gier, dwóch deweloperów Jason Rubin i Andy Gavin wpadło na pomysł, by stworzyć nowatorską trójwymiarową platformówkę. Aby w pełni wykorzystać możliwości generowania trójwymiarowej grafiki, jakie dawały nowe konsole, postanowiono osadzić kamerę za plecami bohatera. Projekt został żartobliwie nazwany grą o tyłku Sonika. Ostatecznie ustalono z wydawcą, że ze względu na brak konkretnej charakterystycznej maskotki na PlayStation, seria ma być produktem na wyłączność Sony. Na początku miał nią zostać Wombat o imieniu Willy, ale ostatecznie padło na Yamraya o imieniu Crash, bo jak mówią sami twórcy, był słodki, prawdziwy i nikt o nim nie wiedział. Tym, co było fajne w Crashu w tamtym momencie, to było to, że bardzo umiejętnie łączył współczesność z takimi tradycyjnymi elementami rozgrywki, które znaliśmy już od lat. Z jednej strony mieliśmy kamerę osadzoną z tyłu bohatera i piękne, kolorowe, świetnie wymodelowane otoczenie, którego nie widzieliśmy praktycznie nigdzie wcześniej. Z drugiej strony te takie elementy, do których byliśmy przyzwyczajeni, czyli rozbijanie jakichś rzeczy, zbieranie, to były akurat tutaj owoce Wumpa, co to jest Wumpa nikt nie wie, ale zastępowały nam monetki, które znamy z Mario. I to było właściwie to, takie łączenie przeszłości z teraźniejszością, z czymś świeżym, nowym. To był ten element takiego zahaczenia, gdzie mieliśmy coś, do czego mogliśmy się odnieść. Coś, co robiliśmy przez lata takiego samego i tę świeżość, której brakowało wielu nowym platformówkom. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów serii są oczywiście skrzynie. Niektóre z nich są puste, a w innych znajdziemy jabłka pełniące funkcję tradycyjnych monetek. Mało kto wie jednak, że znalazły się one w grze jako zwykłe zapychacze. Pierwsze testy wyraźnie pokazały, że zaprojektowane przez Naughty Dog poziomy są na dłuższą metę stosunkowo nudne, a odległości pomiędzy poszczególnymi wyzwaniami zdecydowanie zbyt długie. Postanowiono więc urozmaicić je porozstawianymi tu i ówdzie skrzynkami, których rozbijanie miało wypełnić graczom czas, służąc również czasami za dodatkowe mini zagadki do rozwikłania. Pamiętam moje pierwsze zetknięcie z Crashem, to był moment, kiedy pojawiłem się u mojego kuzyna, on miał wtedy PlayStation. Nie było to może do końca legalne PlayStation, do końca legalne gry, ale takie były wtedy po prostu czasy. Praktycznie graliśmy w niego całymi dniami, bo pokazał mi tę nową, fajną platformówkę i to stał się taki mały rytuał, kiedy co tydzień przychodziłem do niego i tłukliśmy w tego Crasha całymi godzinami, całymi dniami właściwie. Później był taki moment, moje zetknięcie pierwsze z Crashem dwójką. Mieliśmy, był to taki sklep z elektroniką u mnie w małym miasteczku, który nazywał się Stodoła i nagle ściągnęli tam PlayStation, zaczęli sprzedawać konsole, co było też absolutną nowością u mnie w miasteczku. I z boku postawiona została wystawka z konsolą, gdzie można było poprosić, aby pan sklepikarz, sprzedawca odpalił grę i można było ją wypróbować przed sprzedażą. I bardzo często w czytniku Playaka stojącego tam kręcił się właśnie Crash 2 i w porównaniu z tym, co widziałem co tydzień u mojego kuzyna, po prostu rozwaliło mi głowę, jak bardzo można było tę grę ulepszyć, poprawić jeszcze bardziej graficznie, zrobić to samo, ale dużo, dużo lepiej. Crash Bandicoot trafił na półki sklepowe w sierpniu 1996 roku i bardzo szybko stał się fenomenem na skalę światową. Szalony Yamraj, próbujący uwolnić swoją ukochaną ze szponów złego doktora Cortexa, przypadł do gustu graczom i rozszedł się do dzisiaj
w liczbie ponad 6 milionów egzemplarzy, trafiając na listę najlepiej sprzedających się gier na PlayStation w historii. Nic więc dziwnego, że Naughty Dog otrzymało zielone światło i zaledwie 2 miesiące później ruszyły prace nad sequelem zatytułowanym Cortex Strikes Back. Postawiono na sprawdzoną zasadę więcej i lepiej, budując jednocześnie grę na zupełnie nowym silniku, który pozwolił na poprawienie wizualnych aspektów produkcji. Dzięki temu, mając za sobą tworzenie podstawowych założeń gry, sequel powstał zaledwie 12 miesięcy i trafił do rąk graczy w październiku 1997 roku, powtarzając sukces oryginału. No i ostatecznie przyszedł czas na trzeciego crasha, którego pamiętam chyba najlepiej z tego względu, że była to jedna z pierwszych zakupionych przeze mnie za moje własne pieniądze gier. Zbierałem na nią bardzo dużo czasu, bo już byłem wtedy wielkim fanem tej serii. Pamiętam jej reklamy, kiedy pokazywano nowe elementy i to strasznie mi jarało, strasznie byłem na to nakręcony. W końcu uzbierałem te pieniądze, kupiłem Crash Bandicoot 3 Warped, wrzuciłem do konsoli i zniknąłem. Zniknąłem na całe dnie. To jest chyba gra, którą przeszedłem najwięcej razy w życiu, bo to był taki czas, że tak naprawdę miało się kilka gier postawionych na półce, o ile się nie piraciło, bo wtedy pamiętam, że osobiście bardzo się postawiłem pod wpływem propagandy czasopism polskich, że ja nie będę piracił, będę miał oryginalne PlayStation, oryginalne gierki, więc miałem ich z 5 na krzyż. No i tak wyszło, że grałem w Crasha i w Tekkena. I trzeci Crash to było po prostu mistrzostwo. Wszystko było idealne. Wtedy nie było internetu, więc nie można było się dowiedzieć, co jest w grze później. I każda taka nowość, jak jakiś nagle poziom latany, nagle jeżdżę na motorze, nagle jeżdżę na skuterze, to było coś absolutnie fantastycznego, że nagle moja tradycyjna platformówka zmienia się w coś kompletnie nowego. To po prostu było dla małego dzieciaka czymś niesamowitym. I muszę powiedzieć, że to jest chyba jedna z takich najlepszych gier mojego dzieciństwa, z którymi spędziłem najwięcej czasu. Crash Bandicoot Warped jest świetnym przykładem sequela idealnego, który nie dość, że rozbudowuje utartą formułę, to potrafi również wprowadzić do rozgrywki wiele nowości. Gra działa na 4 odrębnych silnikach, z czego 2 wykorzystywane są podczas etapów rozgrywanych w pełnym trójwymiarze, w których sterujemy skuterem wodnym lub samolotem. Kolejny generuje poziomy motocyklowe. Podczas zabawy można dostrzec wiele nawiązań do klasycznych automatowych strzelanek powietrznych i gier wyścigowych. Pojawił się również nowy system reliktów otrzymywanych w trakcie przechodzenia poziomów na czas, co zdecydowanie zwiększało żywotność gry i wzbogacało ją o nowe wyzwania. Ze względu na ogromny sukces dwójki, Naughty Dog otrzymało również zlecenie na zrobienie dodatkowej gry będącej konkurentem dla Mario Karta, ale osadzonej w uniwersum Crasha. Crash Team Racing okazało się wyśmienitą ścigałką, ale zaraz po jej premierze twórcy postanowili zająć się innymi projektami, zamykając erę pomyślności dla serii.